Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Danzis, a to jest Just Cause 2 Multiplayer Mode, który wyszedł dość stosunkowo niedawno. Ja szczerze powiedziawszy grałem już przez ten pierwszy tydzień, kiedy był w fazie beta. To co widzicie jest to jest to już mapa, która zawiera około 500-600 graczy. No jest to dość spora liczba. Chociaż podczas bety, kiedy w to grałem, na serwerze można było spotkać około 1000 nawet osób. No jak widzicie, ten gracz, którego w tym momencie zabiłem, nie za bardzo ogarnął, co się dzieje. Chyba był na afku, nie było to zbyt miłe z mojej strony, ale mimo wszystko jest dobrze. Tutaj właśnie ktoś na mnie wskoczył i pokażę wam dość fajny motyw, który został zastosowany w tej grze. Jeżeli chodzi o multiplayer moda, bo szczerze powiedziawszy nie grałem za bardzo w singla. Mam nadzieję, że nie ma czegoś takiego w singlu, bo byłoby to trochę głupie, ale na multiplayerze jest to dość fajne. Widzicie, koleś siedzi mi na masce. Ja nie chcę go mieć na masce, bo możemy ją w każdej chwili zabić. Wystarczy, że strzeli w szybę. Tak więc możemy się go pozbyć w bardzo prosty sposób, jeżeli siedzi nam oczywiście na masce. Znaleźć jakieś wzgórze, o które mógłby się rozbić. I jest takie fajna rzecz jak shift, który przyspiesza nam strasznie samochód. Patrzcie. I my wysiadamy, a on prawie ginie. Na tym serwerze jest dość ciekawa jeszcze funkcja. Mianowicie jest to sklep, w którym możemy mieć wszystko za darmo. Oj, koleś. Udało nam się w miarę uciec przed nim, bo ja nie jestem za dobrym strzelcem. Poza tym są w miarę spore lagi u niektórych graczy. Oczywiście nie wszyscy mają dobry internet, dlatego są te lagi. I trudno jest ich zabić, bo się teleportują i nie dostają damage'a za każdym razem. To jest szybki sposób na podróżowanie według mnie. Takie właśnie przyciąganie się na spadochronie. Jeden z szybszych. Oj, mamy helikopter. Oh shit. Prawie zginąłem. Jestem genialny. I pokażę wam dość fajne funkcje jeszcze oprócz tego, że możemy po prostu latać po mapie. Mamy różne też teleporty, na przykład TP Airport, czyli teleport na lotnisko. No to co widzicie, jest tutaj dość sporo graczy. W ogóle w miejscach, gdzie możemy się teleportować, jest dość spora ilość graczy. No bo każdy tutaj może teleportnąć i wszyscy chcą się pozabijać. To jest jeden z fajniejszych samolotów, które spotkałem. Bardzo łatwo się nimi steruje, bardzo szybko się nimi startuje. No i są dość szybkie. Dość szybkie. To są chyba najszybsze pojazdy w grze, jeżeli nie używamy shifta w samochodach, bo w samochodach na shifcie możemy osiągnąć prędkość około 800-900 km na godzinę. W samolocie nie mamy opcji shifta, ponieważ shiftem w ogóle zwiększamy swoją prędkość oryginalnie. Tylko byłoby to dość bez sensu, żeby zwiększać taką... Żeby latać normalnie samolotem, to trzeba byłoby zapieprzać około 900 na godzinę. Taka opcja, jak jest teraz, bardzo mi odpowiada. Tutaj jest, do tego miasta, do którego teraz zmierzamy, jest też możliwość teleportacji, mianowicie TP City 1. Tutaj też dość sporo graczy można znaleźć, ale nie tak dużo jak na lotnisku. Jest jeszcze jedno miejsce, w które można się teleportnąć. Mianowicie TP Racetrack. Na racetracku znajduje się pas jakieś autostrady, no i rozstawione samochody. Dzisiaj wyjątkowo widzę, że jest mało ludzi na rejestraku. Zazwyczaj jest ich tutaj dość sporo, mniej więcej jak na lotnisku. No i te wszystkie samochody oczywiście są respione co jakiś czas i zazwyczaj mało jest ich na torze, bo co chwilę ktoś je bierze. No i jak widzicie, właśnie wsiadł do mnie gracz. Ja bym wysiadł, bo w sumie rozwalił mi się samochód. On chyba zginął. No, zginął. Jak widzicie, no to rejestraka nie mam już wam co pokazywać, bo jak widzicie, jest mało ludzi na nim. To został jeszcze TP School. Tutaj dawno nie byłem, nie wiem co tutaj się dzieje w ogóle. Czy ktoś tutaj przybywa jeszcze? O, dość sporo graczy. To jest ciekawa lokacja, tutaj można zarabiać pieniądze, ale na tym serwerze jest to dość bezużyteczne.
Bo można mieć wszystko za darmo. Mianowicie wciskamy B i mamy do wyboru zrespienie sobie pojazdu, broni lub wyglądu naszej postaci, modelu naszej postaci. Ja modelu nie chcę sobie zmieniać, bo ten bardzo mi odpowiada. Bronie też mi się bardzo dobre trafiły, natomiast samochód bardzo chętnie sobie jakiś wezmę. Może nawet jakiś taki. Co to jest w ogóle? Nie, może podziękuję. Mam taki dość przyjazny samochodzik, ale nie pamiętam jak on się nazywa. Tak więc, o, nie, to nie ten. Cholera, to był ten. Też nie ten. To był chyba Dunbook. Tak, ten samochód bardzo mi przypadł do gustu. Mały, trudno go trafić. No i oczywiście szybki, bo tutaj każdy samochód jest szybki, wystarczy, że mamy opcję Shift. Dzięki Shiftowi możemy również latać, jeżeli w miarę umiejętnie się nią posługujemy. Mogę dolecieć w tym momencie do tego miasta, bo zwiększamy sobie prędkość. No a ta prędkość tutaj nie działa coś takiego jak opadanie. Lecimy prosto tam, gdzie celuje nasz zderzak. Tak więc jak widzicie, możemy latać samochodem. Jeszcze mi trochę brakuje do miasta. Okej, okay, już jesteśmy w miarę nad miastem, bo widzę to na minimapie. No i mogę wysiąść. Jak widzicie, wzleciliśmy na dość wysoką przestrzeń, że możemy spadać spokojnie sobie w dół. Mój rekord to spadałem przez chyba 120 sekund. Byłem na tyle wysoko. Wzleciałem oczywiście samolotem, tym, którym już mieliście okazję go zobaczyć. Nie mogę sobie przypomnieć jeszcze więcej. Było sporo tych TP, natomiast ja nie mogę sobie więcej przypomnieć. No, jak widzicie, bezpiecznie spadłem sobie z takiej wysokiej odległości na ląd. Gra prezentuje się dość ciekawie, jest to duży, otwarty świat i bardzo przyjemnie się w to gra. Ja szczerze powiedziawszy spędziłem już przy tym około 10 godzin. Najlepiej oczywiście gra się na multiplayerze z przyjaciółmi. Jakąś paczkę, 4 osoby, 5, może mniej. Ja gram osobiście w 3 osoby. I oczywiście spotykamy się na jakimś racetracku, na airporcie lub na schoolu i niszczymy przeciwników. Są tutaj takie eventy, na przykład jak wyścig. O, jak widzicie, otworzyłem spadochron przed ziemią i nic mi się nie stało, tylko i wyłącznie dlatego, że otworzyłem ten spadochron. No więc to też jest ważna uwaga. Najbardziej OP bronią to jest chyba ten SMG, on strasznie szybko niszczy wroga. Jak widzicie, tutaj koleś ma samochód z bronią, a właściwie babka. A my możemy przez szybę go zabić chyba. A, jednak nie. To jest odporny na strzały. Ale możemy zrobić... O, shit. Mogliśmy zrobić w sumie inną rzecz. A, i oczywiście można rozwalać takie fuel depoty. A, zacząłem coś mówić wcześniej, że są takie eventy jak... wyścig po prostu, taki nie jak na racetracku, tylko jest to po prostu zwykły wyścig, jak takie checkpointy trzeba je osiągnąć w jak najszybszym czasie i pierwsza osoba coś tam zdobywa. No, zazwyczaj były to pieniądze, ale na serwerze, na którym wszystko jest darmowe, jest oczywiście to tylko takie... tylko po to, żeby było. Ja wam mogę pokazać, jak się leci takim samolotem. O, shit. Stoi nam Boeing pod skrzydłami. Jeszcze będę nagrywał na pewno z... O, shit. Na pewno będę nagrywał jeszcze z Daisy, bo dość sporo gram. Nie ze standalone, bo na standalone mnie póki co nie stać. Natomiast ze zwykłego Daisy mode do army dwójki. Mamy fajny serwer z kumplem. Znaleźliśmy tam samolot, chyba sobie latałem przez około pół godziny samolotem. Znaleźliśmy drugi, on się przysiadł do tego samolotu, ale się rozbił. Helikopter też jeden już znaleźliśmy. Samochodów jest dość niewiele, ale my znamy już miejsca, w których się respią w każdym restarcie, więc jest bardzo łatwo. I lód oczywiście zawsze znajdujemy. Serwer jest stosunkowo łatwy, tak więc jeżeli chcecie poglądać sobie Daisy, to wypatrujcie jej na moim kanale. A póki co ja skończę odcinek w samolocie takim wielkim. Albo jednak nie. Skończę go sobie na tym samolocie, a nie w. Tu gdzieś siedzi koleś.
Oczywiście sobie jednak nie skończę na tym samolocie, bo koleś nie umie latać. Nie umie nawet wyjechać stąd. Tak więc myślę, że to by było na tyle z tej pokazówki. Jak wygląda Just Cause 2. Tutaj jest niezła w ogóle sieka, co tutaj się wyprawia, widzicie? Wszyscy do siebie strzelają, wszyscy jeżdżą, rozbijają się o innych. Helikoptery prują do wszystkich. Po prostu zwykły rozpierdziel. Tutaj mamy helikopter. Jakiś. Ktoś z niego wysiadł, dość dziwne. O, i mamy frajera do zabicia. Mamy SMG, to jest naj... Wow, shit. Właśnie bym nie przypieprzył jakiś helikopter, czy coś w tym stylu. Gra od bety, bo teraz już jest oficjalna wersja. Nie różni się zbytnio. Jedynie to te samochody, które widzieliście wcześniej, próbowałem zastrzelić kogoś w tym samochodzie. To te, co mają działka. Wcześniej miały opcję strzelania takimi rakietkami, a teraz tylko i wyłącznie mogą strzelać zwykłymi pociskami, zwykłą amunicją. A tam wtedy były takie wybuchające rakietki. Było to dość mocne, bo mogło spokojnie rozwalić jakiś czołg lub helikopter. Myślę, że dlatego to znerfili. Teraz jest tylko zwykłe strzały. Okej, ja dziękuję wam za dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym materiale z jakiejś gry. Trzymajcie się, cześć.